Pomorska Telewizja Narodowa. Jesteśmy w Gdańsku, ale no smoking. Jesteśmy w Gdańsku i spotkaliśmy tutaj no, taką młodą parę, mieszaną, polsko-angielską, mieszkają w Newcastle. Może ja porozmawiam z nimi i dowiecie się, co jest, się dzieje, co robią Polacy w Newcastle. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Good morning. Good morning. You name? Jamie McCoy. You name? Jamie McCoy. Yeah, okay. You? Paula. Paula, ty jesteś ze swoim chłopakiem w Gdańsku. Tak. O, i co wy tu w Gdańsku pierwszy raz? No on jest pierwszy raz, ja mieszkam. A ty jesteś gdańszczanką? Tak. Mieszkałaś, ale kiedy ty mieszkałaś? Dawno tu mieszkałaś? 10 lat temu. I 10 lat temu wyemigrowałaś? Tak. I dlaczego? Ekonomicznych powodów czy z jakich? Tak po prostu, moja mama wyjechała, ja z mamą wyjechałam. Za mamą pojechałaś? No to córka do mamy? No. Nie. Wiadomo, matki kochają bardziej synów, co prawda, bo ja wiem, że ojcowie bardziej córki. No ale powiedz mi teraz tak, pracujesz tam, mieszkasz, zarabiasz? Studiuję. Studiujesz, co, jaki profil? Sztuki pięknej, historia sztuki. Historia sztuki. Sztuka piękna to właśnie jest tutaj, ja pokażę całą. On rozumie po polsku? Twój chłopak? Nie wiem. Nie, on raczej nie wie. A co ty robisz? Zapytaj się go. What's your job? What's my job? Computer. Computer. Yeah. Telefon. Telefon. Sitting on my arse. Jest biuro. Yeah. Office. 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 Yeah. Office. Yes. Okay. Tak. No. Is very good. Is podoba ci się ta praca? Czy chcesz zmienić? Nie. I chciałbyś co innego robić. It's all right. A co byś chciał? Jakie masz plany? It's all right. What would you like to do? Art, paint, artist. Co? Chciałbym być malarzem, artystą. Artystą? Nie. Yeah. Bo ty też jesteś artystka. No, on też. A czy ty malujesz? Ja robię wszystko. Znaczy co robisz? Na przykład maluję, rzeźba? Ilustruję rzeźby, kolaże, animacje. Tak, rozumiem. A masz to dorobek swój już i to gdzieś prezentujesz, jakieś wystawy organizujesz w Anglii czy nie? W Polsce? Na uniwersytecie na razie tylko. Tylko tam na uczelni. W tym roku kończę studia. W Newcastle. No, już kończysz, tak? Czyli robisz dyplom? Jeszcze robię jeden rok i koniec. No a dlaczego w naszej państwowej szkole sztuk no bo tam nie będzie, pracowałaś? Odejdź, na moment. Będzie mi tam lepiej. Tam ci będzie lepiej. No tutaj też mamy jakieś pasgrowy, co prawda to nie jest artystyczne. No teraz jest pełno tego na murach. Jak oceniasz takie malunki na murach? Czy to jest potrzebne, czy to jest pozytywne, czy to jest lipa? Ja mnie to jakoś nie interesuje zbytnio. No tak, ale wiesz, że u nas ostatnio policja się za to wzięła i łapie tych Łatwo, nie trudno ich zidentyfikować, bo się tak samo podpisują pod tym. No niestety. Szpecą kamienice, bo my tutaj robimy renowacje, a potem się okazuje, że na starych murach, starych kamienic takie głupoty się dzieją, tak? Gdańsku. Czy w Anglii to samo jest? Też są takie graffiti? Tak. Do you have a graffiti in England? Newcastle? Oh, yeah. Yeah, jest problem. Yeah, big problem. Yeah, problem big to jest. Problem, yeah, a ty yeah. Też chyba takiego czegoś nie popierasz? You don't like graffiti or do you don't mind? No, I don't like graffiti. Some of it where it's pictures. Yeah. It's quite a co malujesz? Marynistyka? Co on lubi robić? What do you like to paint? What do I like to paint? People? Faces? Ludzi. Twarze. Aha, czyli twarze lubisz odtwarzać. Czyli, że tak powiem, profile, znaczy jak to portrety się nazywają, tak? Yeah. Portrety. No tutaj możesz na długi usiąść i portrety malować, jest można. Całą metę. U nas ja wiem, no taki profil dobrze malować. Ale ty ją ciągle malujesz? Ciągle ją? Zapytaj się. Różne rzeczy. Zapytaj się, czy ciągle ją maluję. Yeah, I always have her in mind. Zawsze mam jej w głowie, jak maluję. Aha, rozumiem. No musi mieć jakiś wzorzec. To jest tak zwany model. No dobra, w każdym razie no nie zamierzacie przyjechać do Polski zamieszkać? Nie, jak to nie. Wygląda? Będziecie tam dalej po studiach i tam zamierzasz otworzyć jakąś galerię swoją czy co? Jak nie to wiem, wygląda? Zobaczymy jak będzie. A jest szansa na sukces, że coś z tym stylu zrobicie? Jakie masz plany? Jakie masz plany? Jak masz na imię? Paula. Paula, jakie masz plany? Nie mam planów jeszcze i nie chcę mieć planów. Aha, artyści wolą żyć bez planu. No, życie, to znaczy takie życie, nie ma twórczy tak zwany w życiu. No. Ja rozumiem, ja też jestem w pewnym stopniu artystą, prowadzę teatr interaktywny, więc zapraszam częściej do Gdańska i zapraszam do współpracy, bo jeżeli chcecie na przykład w Gdańsku coś wystawić, to jestem szefem Fundacji Sławpol, która działa w 14 województwach, może wam coś umożliwimy, mam w kręgach artystów.
artystycznych też swoje jakby przełożenia, prawda? Więc możemy się dogadać, podam za chwilę maila. My jesteśmy tylko tutaj na parę dni, więc my wracamy nie tylko do domu, więc... Ja rozumiem, ale można się kontaktować przez maile, przez telefony. No. Mamy dzisiaj XXI wiek i Skype też są. Więc możemy się dogadać wtedy. No dobra, dziękuję bardzo, życzę powodzenia i życzę miłego oglądania Gdańska, Sopotu, Gdyni. Hej, papa. Pa. Pomorska Telewizja Narodowa żegna naszych turystów z Newcastle. Dziękuję.